Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, bo jest napisane, Panu Bogu samemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Od środy popielcowej trwa post. Chcemy, aby ten czas został przez nas jak najlepiej wykorzystany. Wchodząc w czas Wielkiego Postu poprzez kolejne tygodnie, będziemy przygotowywać nasze serca do przeżycia Wielkanocy, a więc najważniejszego i największego wydarzenia, jakie miało miejsce w historii ludzkości. A w tym przygotowaniu istotnym elementem jest umocnienie w walce z pokusami szatana. I widzimy Chrystusa już na początku Jego publicznej działalności. Chrystusa, który jest kuszony, wychodzi na pustynię. Pustynia ma znaczenie w Biblii symboliczne, bo kiedy mówimy o pustyni, bardzo często, oglądając filmy, zwiedzając świat, podróżując czy czytając, myślimy o pustyni takiej jak Sahara, gdzie jest tylko piasek, nie ma prawie życia. Tymczasem w języku biblijnym pustynia jest porównywalna do tej pustyni judzkiej. Jeżeli ktoś miał okazję pielgrzymować do Ziemi Świętej, to mógł zauważyć, że na tej pustyni w określonych porach roku rośnie trawa, wypasane są owce, tętni życie. I na taką pustynię wychodziły postacie biblijne po to, żeby doświadczać bliskości Pana Boga. I ta pustynia, w jakiś sposób symbolizująca oderwanie od zgiełku, od rzeczywistości, miała pobudzać do większej refleksji, skupienia, a przez to także i przemiany życia. Bardzo charakterystycznym jest również i to, że pojawia się, gdy chodzi o to wyjście na pustynię, liczba 40. To jest też pewna symbolika. Kiedy sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego i wiadomości, które zaczerpnęliśmy z lekcji religii, to wiemy, że potop trwał również 40 dni, aby oczyścić świat ze psucia. Mojżesz był 40 dni na Synaju, aby
otrzymać tablice kamienne. Eliasz prowadzony był do świętej góry Choreb 40 dni. Naród izraelski wędrował przez pustynię 40 lat. I wreszcie dzisiaj to odniesienie do pustyni i obecność Chrystusa 40 dni. Symbolika. Pokazuje ona, że nie jest to krótki czas dla egzystencji człowieka, czas wydłużony. Dlatego chcemy dzisiaj popatrzeć w tym wymiarze również na te pokusy, z którymi do Chrystusa przychodzi szatan. Bo w liście świętego Jana Apostoła możemy powiedzieć, że te pokusy towarzyszą od pierwszego upadku pierwszych ludzi w raju. Mówi święty Jan, wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota, pochodzi nie od Ojca Światła, ale od księcia ciemności, od szatana. I oto pojawia się szatan, który przychodzi na pustynię, kiedy Pan Jezus pości i mówi, spraw, przecież jesteś Bogiem, aby te kamienie stały się chlebem. Przecież możesz uczynić z tego pożywienie. Nie musisz głodować. Pan Jezus podpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak często przedstawiamy ludzi, którzy zatracili ducha jako żyjących tylko i wyłącznie rzeczywistością tego świata, zabiegających o egzystencję. A przecież ponad jedzenie, bo chleb jest symbolem zaspokojenia głodu. Są ważniejsze jeszcze sprawy. Owszem, jedzenie jest potrzebne, ale gdyby człowiek tylko koncentrował się na jedzeniu i niczym więcej, to przecież nie byłby przydatny. Natomiast my mamy większą misję do spełnienia. My mamy uczynić coś więcej ze swojego życia, a patrząc na wymiar duchowy, mamy również zadbać o to, żeby duch mógł górować nad ciałem. Dlatego czas Wielkiego Postu jest takim sprawdzianem, kiedy podejmujemy różnego rodzaju postanowienie, czy potrafię nad tym zapanować. I możemy zauważyć, jak trudno nam choćby zachować post w przewidziane przez Kościół dni, w środę popielcową, w piątki. W inne dni moglibyśmy podjąć ten post, ale kiedy już mamy naznaczony i wiemy, że są to wyznaczone dni związane z męką, śmiercią Pana Jezusa, szatan w dwójnasób przychodzi, aby kusić, aby podpowiadać, przecież możesz postąpić inaczej. I niejednokrotnie tej pokusie ulegamy. Druga pokusa, z którą przychodzi szatan do Pana Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Mógł to uczynić Pan Jezus, ale Pan Jezus nie czyni tego. Nie idzie na skróty, ale wybiera inną drogę, aniżeli tę, którą podpowiedział szatan. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Bywa w życiu tak, że niejednokrotnie chcielibyśmy coś osiągnąć na skróty, zdobyć jakiś tytuł, ale żeby nie było pewnych wymagań, żeby nie uczestniczyć w wykładach. Osiągnąć coś w życiu, ale żeby się nie narobić, ale mieć tę satysfakcję, że coś znaczę w danej społeczności. I z drugiej strony, w wymiarze duchowym, chcielibyśmy, żeby wszystko układało się tak, jak my zaaranżujemy, żeby nie było większych kłopotów, problemów. A przecież wiemy, że po grzechu pierwszych ludzi
jesteśmy doświadczani cierpieniem, krzyżem. Już patrząc na dziecko, widzimy, że nie zawsze jest radosne. Przychodzą chwile niezadowolenia, kiedy płacze. A cóż dopiero powiedzieć o dorosłym człowieku? I kiedy zrobimy taką wewnętrzną refleksję, patrząc wstecz, wiemy, że niemało było w naszym życiu większych czy mniejszych krzyży. Chcielibyśmy tego uniknąć, ale one zostały wpisane w egzystencję naszego życia i nie można iść jak gdyby poprzez próżność na skróty, ale trzeba przejść pewien etap. Pan Jezus również mógł wybrać inną drogę bez męki, bez śmierci, żeby odkupić ludzi, ale wybrał drogę związaną z krzyżem. I wreszcie trzecia pokusa. Ona bardzo ściśle wiąże się z tymi dwoma wcześniejszymi. Do mnie należy to wszystko. Jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje, mówi szatan. Dlaczego ta pokusa wiąże się z poprzednimi? Bo szatan ma świadomość, że rozmawia z Bogiem i wie, że Chrystus, gdyby chciał, to z kamienia zrobi chleb. I wie, że Chrystus, gdyby chciał, to może inaczej zejść z tej góry. Nie musi pokonywać tego trudu. Ale teraz szatan przestawia pojęcia, wstawia siebie w miejsce Pana Boga. Jeśli chcesz, oddam ci to wszystko. A przecież to nie należy do szatana. To należy do Boga. Nie może szatan oddać Bogu to, co do Niego należy. Ileż to razy my chcielibyśmy postawić siebie w miejsce Pana Boga. Panie Boże, nawet czasami mówimy tak dowcipnie, gdybyś Ty wiedział to, co ja wiem. Chcielibyśmy postawić siebie w miejsce Pana Boga. Chcielibyśmy być mądrzejsi od Pana Boga. Tymczasem Bóg jest ponad wszystkim. Nie możemy przestawiać porządku myślenia. Bóg kieruje naszym życiem. Dlatego mówi do szatana, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. Jemu samemu służyć będziesz. Mylna pokusa władzy. Wszystko należało i zawsze należeć będzie do Boga. Ile to razy w naszym życiu szatan stawia podobne pokusy, jakie postawił przed Panem Jezusem, żeby iść na skróty, żeby coś pomniejszyć, coś zakamuflować. Ileż to razy wydaje nam szatan polecenie, że Kościół nie jest najważniejszy, msza święta nie jest najważniejsza i bardzo szybko próbujemy w to uwierzyć. Bo choćby pandemia pokazała nam, że nie musimy być w niedzielę i w święta na mszy świętej, oczywiście, kiedy była dyspensa, wszystko jest w porządku. Ale potem minęła pandemia, a wielu ludzi dalej korzysta z tego przywileju. Przecież w czasie pandemii nie chodziłem do kościoła, nie modliłem się i cóż takiego nadzwyczajnego się stało? Pan Bóg nie pozwoli sobie z siebie zakpić. Do czasu. A to, że szatan w sposób inteligentny zawsze kusił i kusi człowieka, możemy popatrzeć choćby i dzisiaj, kiedy tak wielu jest egzorcystów, także i w naszej diecezji, w Polsce, gdyby z nimi porozmawiać, iluż ludzi jest opętanych, szatan przychodzi. Chce zająć miejsce Pana Boga, ale Bóg jest najważniejszy. I dlatego ta pierwsza niedziela Wielkiego Postu niejako uwrażliwia nas, abyśmy dokonując wewnętrznego rozrachowania uświadomili sobie, że do Boga przynależymy. Ta przygoda przynależności rozpoczęła się w chwili Chrztu Świętego, a następnie pomagali nam w rozpoznawaniu bliskości Pana Boga rodzice, nauczyciele, katecheci,
kiedy jesteśmy dorośli, sami wybieramy, bo mamy wolną wolę. Dlatego, kiedy się modlimy, przynajmniej rano i wieczorem, i odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, warto, abyśmy w kontekście dzisiejszej liturgii słowa może dłużej zastanowili się nad tym, co w tej modlitwie wypowiadamy. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Niech to stanie się myślą przewodnią dzisiejszej niedzieli, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, i będzie także motywem postanowień, które podejmiemy, aby na tyle zmienić nasze życie, by być jeszcze bardziej Chrystusowym, by postawić na pierwszym miejscu w naszym sercu Jezusa Chrystusa i mieć świadomość, że tak jak kiedyś, tak i dzisiaj szatan również kusi człowieka w przeróżny, inteligentny sposób, podpowiadając inne, alternatywne rozwiązania, które podpowiada Bóg. Ale szatan nie może nigdy zwyciężyć. Bóg niech będzie na pierwszym miejscu. I zapatrzeni także w prezbiterium naszej świątyni, widząc po prawej stronie figurę świętego Michała Archanioła, gdzie codziennie w naszej parafii odmawiamy w godzinach porannych egzorcyzm święty Michale. Niech te słowa, któż jak Bóg, wypowiedziane przez Niego w tej ostatniej walce, kiedy pokonywał szatana, będą myślą przewodnią rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Któż jak Bóg, nikt inny.